Dobra, tak, cześć wszystkim. No, mamy jakiś plus? Ja w sumie o to nie spytam. Dobra, coś jest? Ja sobie tylko zrobię quick szybki ten. No, w tą stronę. Jest trochę techniki. Tak, nazywam się Kasia Aleszczyk. Tak mnie znajdziecie w różnych miejscach. Gdzieś tam na sieciach, Facebookach i socialach. O, fajnie, tu mam podgląd. Jeśli chodzi o moje bycie na WordCampach, to zaczęło się w 2014 roku, ale do tego jeszcze wrócimy. Dzisiaj na tej prezentacji chciałam przede wszystkim jakby przekazać, uwrażliwić, uczulić, a może i powiedzieć, po prostu poinformować, bo myślę, że mało ludzi o tym wie, że istnieje takie miejsce w sieci, które się nazywa make.wordpress.org. Jeśli chodzi o miejsce WordPress.org, to myślę, że wszyscy znamy, tak? To jest repozytorium WordPressa i to jest takie miejsce, z którego pobieramy WordPressa, z którego pobieramy wtyczki, motywy, no jakby wszystko, co z WordPressem związane. Wszystko to, co jest bezpłatne w WordPressie, może tak? Natomiast jeżeli chodzi o tę subdomenę make.wordpress.org, to bardzo zachęcam do tego, że jeśli tylko umiecie w język polski, albo w ogóle mówicie językami, to tam można się dołączyć do zespołów tłumaczeń. Bardzo dawno temu, czyli właśnie w tym 2014, jak ja widziałam pierwszy raz WordPressa na oczy, jeszcze przed tym WordCampem, to kiedy się instalowało WordPressa, to trzeba było pobrać go w jeszcze dodatkową paczkę z tłumaczeniem językowym, żeby go mieć w języku polskim w kokpicie. Dzisiaj podczas instalacji wybieramy sobie język. To, że ten język jest, to dlatego, i że mamy to po polsku, i że full wtyczek mamy już po polsku, to tylko i wyłącznie dlatego, że są takie ludki, które znają te adresy i tłumaczą. Tutaj kręci się Marcin Pietrzak, już przedwczoraj i wczoraj przedstawiany. To jest akurat człowiek, który po stronie tam WordPress.org za polskie tłumaczenie jest odpowiedzialny i który prowadzi zespół i który uczy też, jak to robić. Więc jeśli tylko macie chęci, to bardzo zachęcam do dołączenia. To jest akurat polska ekipa ludzi, którzy tłumaczą. Owszem, mamy wtyczkę. To powiem to, bo mamy wtyczkę do tłumaczeń taką, że jeżeli mamy wtyczkę jakąś tam po angielsku, zainstalujemy sobie bodajże to jest logo Translate, to możemy sobie każdą tą wtyczkę przetłumaczyć u siebie w WordPressie. To jest spoko rozwiązanie dla jednego klienta. Jeśli takie tłumaczenie zrobimy na właśnie platformie do tłumaczeń WordPressa, z tego korzysta cała społeczność. Taka jest różnica. Jeśli potraficie UX, UI, jakieś tam farbki, grafiki i tak dalej, również możecie się przydać. Tam również mogą się przydać fotografowie, którzy robią zdjęcia i chcieliby je udostępniać na licencji open source'owej, żeby znowu społeczność mogła z tego korzystać. Podobnież gdzieś tam potrzebni są ludzie, którzy zajmują się Jezus, a 11 jak to się nazywa? Dostępnością. Oraz deweloperzy. Jeśli chodzi o deweloperów, frontendowców, backendowców chyba mniej, ale jeżeli chodzi o deweloperów, na WordPress.org jest cały mechanizm związany z tym, jak tam umieszczane są wtyczki i motywy. One są sprawdzane przez ludzi, jakby konkretnie. Najpierw tam pewnie przez jakieś roboty, ale ostatecznie ten kod, który tam jest wrzucany w danej wtyczce czy motywie, przeglądają ludzie i tam jeszcze ewentualnie wyłapują jakieś błędy. Dlatego mówimy o tym, że to jest w miarę bezpieczne miejsce, z którego możemy pobierać, ponieważ ono jest po prostu przez realnych ludzi monitorowane. Jeśli już rzeczywiście wymiatacie w gotowaniu, to można dołączyć do zespołu, który w ogóle ogarnia WordPressa. Sam core. I tak mamy takich ludzi również Polaków. I ja osobiście bardzo się cieszę, że niektórych znam. Ale może tak jest, że macie po prostu trochę czasu. Niekoniecznie te skille, o których mówiłam, chociaż wątpię. Znaczy w sensie, że myślę, że te skille też macie. To ile czasu? Myślę się, dobra. To jeśli chodzi o czas, to jest też coś, w co, czy czym można społeczności dopomóc. Po tym WordCampie, czy właściwie na tym WordCampie 2014, dzięki Marcinowi Bolakowi, który mówił prezentację o tym, jak zorganizować WordUpa u siebie lokalnie, razem z koleżanką, z którą pojechałyśmy na ten WordCamp i ludźmi tam poznanymi, czyli Agnieszką Szwed, która również tu jest współorganizatorem, oraz jej mężem, zaczęliśmy organizować WordUpy w Katowicach.
Po tym WordCampie mój blog, który miał być blogiem o marketingu internetowym, oczywiście największym w kraju, stał się w zasadzie blogiem o WordPressie. Trochę nie tylko, ale najbardziej. Dzięki temu w ogóle mam wrażenie, że się rozwinął, bo rzeczywiście wtedy był potrzebny. Trwa sobie 10 lat, żyje, istnieje i ludzie korzystają. W moim życiu, jeżeli chodzi o WordPress, no to zmieniło się ogromnie dużo. Od takiej osoby, która jechała na pierwszy WordCamp, myślącej, że skoro już realizuję zlecenia we współpracy z koleżanką, to już wszystko wiem i wszystko umiem i z tym w ogóle wymiatam, no to na tym WordCampie się dowiedziałam, jak daleko jeszcze was i jak tam ciekawie. Moja znajoma już robiła wtedy stronę od 5 lat i ona również się dowiedziała, że jeszcze daleko w las. I ja byłam zdziwiona, że ona szła na deweloperskie prezentacje, na których nie wszystko rozumiała, nie? Wiecie, dla mnie ona była wymiataczem jakby bardzo. Więc tak. Koniec końców, jak już blog skręcił na WordPressa, to się potem rozwinęło przez taką ścieżkę standardową, tak? To, co gdzieś od tych 10 lat w internecie się podziało, czyli tam i kursy jakieś zaczęłam organizować, jakaś książka powstała o WordPressie, jakiś podcast powstał, jakaś konferencja online. No i tak sobie żyję, nie? Natomiast... To jest piękna rzecz. Tak. Natomiast to, co jakby do czego zmierzam, to taki drobiazg, który może czasem nam umyka, że WordPress jest narzędziem bezpłatnym. I tak jak wspominałam na samym początku, są takie ludki, które po prostu, jeżeli cokolwiek w nim robią, to robią to również bezpłatnie. Ci ludzie, którzy organizują tego WordCampa i wszystkie inne WordCampy i WordUpy w kraju, również robią to bezpłatnie. Nawet podpisujemy takie oświadczenie, że nijak nie zarobimy na tym evencie. No, jakby każdy z nas. Nikt za to żadnej faktury nikomu nie wystawia. I w zasadzie mam, przynajmniej z mojej strony to tak wygląda, że gdzieś kiedyś pomyślałam, że skoro od tego WordPressa jakby tyle w pewnym sensie zawdzięczam, bo firma istnieje 10 lat i nie narzekam, no to mogę mu też coś oddać. I dlatego tutaj jesteśmy i też dlatego w ogóle takie konferencje są organizowane. Na dzisiaj w Polsce po pandemii podnosimy się. Bo przed pandemią to fajnie społeczność kwitła, ale w tej chwili się podnosimy. Na dzisiaj mamy kilka miejsc, to jest Gdynia, w której WordCamp organizuje Mariusz. Ja przepraszam, ale mi się zawsze myli Marcin, Mariusz i jeszcze jedno. Więc generalnie Mariusz Szatkowski. Tutaj mamy Sebastiana z Marcinem Pietrzakiem. Kasiu, dlatego chciałam, żebyś była, ponieważ Kasia organizuje Wrocław. Tam też odbywają się WordCampy. W Krakowie odbywają się też takie mniejsze eventy zwane WordUpami i też tam dwóch kolesi je organizuje. Sorry, ale imion to ja nie jestem w to mocna. Jest Legnica, powoli się tworzy. Wiem, że na październik są plany na Częstochowę, więc powoli nam tych miejsc przybywa. No ale, że tak powiem, zapraszamy po więcej. I teraz, jeśli ktoś chciałby się w takie organizowanie zaangażować, a na przykład boi się, jak to zrobić i jak sobie poradzić, no to też mam parę fajnych informacji. Po pierwsze jest team, który po prostu dzieli się doświadczeniem, ma całe know-how i w ogóle. Po drugie, jak się to zgłosi do centrali, niezależnie czy to jest duży, czy mniejszy event, WordCampa nie zorganizujecie od razu. Trzeba najpierw tam trochę społeczności zorganizować i trochę mniejszych eventów zrobić. Ale jeżeli taki mniejszy event zgłosicie do centrali, ona wam daje konto na Meetupie, tam też można ludzi organizować. Drugim takim kanałem jest Facebook. Mamy tam przynajmniej dwie, trzy grupy. To jest WordPress.pl, WordPress Polska i moje, które się mało dzieje, czyli WordPress nie tylko dla blogerów. I to są takie główne kanały komunikacji oraz oficjalny fanpage WordCamp Polska. No i potem każde WordUpy czy tam WordCampy mają też swoje fanpage'e. To są też miejsca, gdzie się dowiecie o kolejnych eventach. Ale to są też takie kanały komunikacji, gdzie jeżeli podejdziecie do któregokolwiek z organizatorów i powiecie, że chcielibyście zacząć organizować u siebie, no to jakby
my między sobą mamy kontakt, tak? I to są też miejsca, gdzie takie ogłoszenia potem wrzucamy, więc pomagamy. Czyli jest możliwość w ogóle dotarcia, nie? Nie trzeba wszystkiego budować od zera. Małe wydarzenie, World Up, to jest tak naprawdę kwestia zorganizowania jakiejś knajpki, pubu, czegokolwiek, co ma wyświetlacz, monitor i do czego można komputer podłączyć, żeby prelegent mógł powiedzieć prezentację. Ogarnięcie sponsora, a to są ludzie, którzy są piętro niżej i oni bardzo chętnie przyjeżdżają, zwłaszcza na nowe eventy, ale potem jak macie z nimi fajne relacje, to również i na kolejne. Wiadomo, jak to działa, tak? Im więcej ludzi przyciągniemy, tym chętniej firmy też przyjadą, żeby się z tymi ludźmi zapoznać. Co jeszcze? A sponsorzy najczęściej organizują czy dają po prostu. To też nie jest tak, że wiecie, trzeba od niej 10 tysięcy wyciągnąć, tak? To jest kwestia kilku, często stówek. Znam gościa, który sam był sponsorem w ogóle swojego World Upa i po prostu jego firma stawiała piwo i jakąś tam pizzę, nie? Ludziom. Więc wiecie, to nie jest nie wiadomo co, nie? Ale generalnie właśnie takim jakby low cost można spokojnie skrzyknąć ludzi. Jeżeli chodzi o prelegentów, to też tutaj raczej są ludzie chętni, żeby jeździć. Dostajecie też dostęp albo jesteście zapraszani do grupy organizatorów. Tam też spokojnie się ludzie zawsze jacyś zgłoszą. Jak my zaczynałyśmy w Katowicach, to praktycznie prelegentów na pierwszy World Up miałyśmy tak. Na kolejne już różnie, ale nie było ani jednego World Upa, który musiałybyśmy trzy prelekcje ogarnąć samodzielnie. Nie? Zawsze ktoś tam przyjedzie, zawsze ktoś się znajdzie, kto ma czas i chciałby coś powiedzieć. Czy ja mam jeszcze jakieś pytania? Nie, w zasadzie tyle. Ja bardzo się cieszę, że tutaj są te minuty. Dzięki. Jakby reasumując, jeśli się w ogóle zastanawiacie nad tym, dlaczego nie ma w waszej okolicy takiego eventu, no to właśnie to jest dobry moment, żeby pomyśleć, czy przypadkiem ja nie chciałbym albo nie chciałabym współuczestniczyć w budowaniu społeczności. Dzięki.